Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z marzeń Leny. No już mi tutaj coś wyskakuje. Jest to drugi odcinek. O, widzę zacinkę na samym początku, bo jeszcze nie odpalałam gry. I w innym miejscu, wiem, inny czas jest niż ostatnio skończyliśmy w odcinku, ale robiłam sobie tak jakby przegląd tych modów. Na przykład tutaj był kwiatek z moda i tam jeden strył chyba miała z moda. I ja to wszystko usunęłam, więc pozwoliłam sobie przed odcinkiem wejść po prostu zobaczyć, czy nasza Lena właśnie nie jest naga, że tak powiem, i właśnie tego kwiatka zastąpić. Więc jest, wiadomo, inny czas, wszystko inne, ale pójdziemy. W ostatnim odcinku pamiętam tyle, że byliśmy w pracy. No i chyba tylko tyle. No na początku co mamy? 157 simolonów, jakoś zarobić trzeba. Wiadomo, do pracy trzeba chodzić. Więc nic innego ciekawego się tak naprawdę nie działo. Niestety tu przesunę tylko krzesło. Mam strasznie niewygodnie. Co do w ogóle tak jakby nazwy tej serii Marzenia Leny. Tak jakoś mi się skojarzyło, bo bardzo chciałabym, żeby ona faktycznie sobie spełniła tą aspirację, pragnienie życiowe i wychować piątkę dzieci, aż osiągnął wiek nastolatka, więc pomyślałam, że to będzie jej takie marzenie. Dlatego też jest nauczycielką, bo bardzo lubi dzieci, lubi się otaczać dziećmi, więc sama by chciała też... Co się stało? Dlaczego mi przerzuciło na kota i w ogóle ona zniknęła? Wszystko w porządku? Aha, ty już jakby... A dlaczego ty się teleportowała do domu? Tu wszystko niby ma wypełnione. Nie to, żebym narzekała, choć tu jej nie widzę, a ja tu lubię sobie klikać. Lecz to było dziwne. Nie wiem, czy to właśnie nie przez to w sumie, że... weź sobie zjedz może surówkę. Nie przez to, że usunęłam różne mody. Ale nie, coś tu się... Dobrze, mam tego error trapa. To mi to... Ale ona i tak dziwnie się lekko... Nie gadaj, że zostawiłaś już, myślałam, że gdzieś zostawiła rower. O, patrzcie, znowu. No nie wiem, czy ty dzisiaj to zrobisz, zależy... O, ten kot znowu już narzygał. Gdzie on jest? Kontakty, co ja ci zrobię? Idź se podrap, bo chcesz podrapać. Potem możesz iść. Siusiu. Jutro pracujesz. No nie wiem, jak udaje się zjeść, to możemy jeszcze pojechać tam. No i bym chciała poznać kogoś online. Ty poznałaś ostatnio tego? Chyba tego. Zobaczy, co wziąłam, pogawędka. Zobaczymy, czy jej się uda dodzwonić w ogóle, bo ostatnio pamiętam, że dzwoniliśmy, no i był zajęty. Dobra, sałateczkę przy żygowinach sobie zjesz idealnie. No, ale kto co lubi? Czy ja włączyłam? Włączyłam. Dobra. Co mi tu przyszło? Tak. Jedz szybciej. O, nie chcę do tego stołu. Co ci się nie po... A, kot kurde. Dobra. Na razie nieważne, nikt nie widział. Przecież ma drapak. Kupiłam no nawet teraz drapie. Boże święty. Kontakty straszny kotkowi ten. Patrzcie. On jest wiecznie w pracy. Dobra, możemy spróbować znowu. Nie... O nie, nie wiem w sumie, czy zapisywać. Przed tym, jak ona znowu tam pojedzie. Bo nie wiem, czy będzie crash, czy nie będzie crasha. Boże, jak daleko. Jakoś ona wtedy czym też jechała? Rowerem. Może ten budynek jest jakoś skraszowany? Nie, coś z nią było nie tak. No dobra. Poczekamy na nią.
Śpiąca, trochę zabawy. Kurde, to zabawa, to by się jej przydała, szczerze. I te pieniądze, one mnie tak przerażają. O, złodziej poszedł. A może, czy są tu gdzieś jakieś bogate domy? Byśmy po prostu kogoś bogatego. Wiadomo. Boże, to jest chata? To jest chata. Zobaczysz, kto tam mieszka. Chociaż może być trochę za późno, trudno. I teraz z tyłem wychodzisz. No dobra, nieważne. Ale spełniło się to. Poprawa ceny. Ja wiem, że jesteś śpiąca, ale tam jest taka chata. Co to za fura była? Ej, ja bym tylko coś sprawdziła. Przyniosę się do domu. Właśnie, bo usłyszałam samochód, a przypomniało mi się, że ściągałam mody z samochodami i nie sprawdzałam, czy one działają. Działają. Patrzcie. Audi. Lubię Audi, sama miałam Audi. Ale też ściągałam takiego gruchotka małego. Jest tu Peugeot. A czemu Peugeot jest droższy od Hondy? Też Hondy miałam. I to jest moja miłość. Honda i Audi to moja miłość. Skąd ona to wzięła? Sprzedam wszystko. Będziemy mieli pieniądze. Jej, ponad stówkę. Dobra. Przepraszam, chciałam tylko tyle sprawdzić po prostu, czy te samochody działają, bo już zapomniałam. Znaczy, zapomniałam sprawdzić, a gdybym teraz, jak sobie przypomniałam, nie sprawdziła, to już w ogóle bym zapomniała. Amen. Dobra. Boże, współczuję o 23. Padłuje tym rowerem, a jest strasznie zmęczona. Z kotem miałam właśnie kontakt. Nie idźcie. Wampiry. Przyjazny, bo ta myszka mnie denerwuje dzisiaj normalnie. W czwórce też jak gra. Ej, taka fura. Nie uciekaj ode mnie. No. Chcę ci wysłać SMS-a, więc wyślę. Nie wygląda źle, ale znów jest wampirem. Nie wiem, bym musiała poczytać, albo możecie mi napisać w komentarzu, czy da się tak jakby rzucić wampiryzm. O, tamten chłop, patrzcie, SMS-a dostał. Tak, czy da się po prostu. O, zapraszam mnie do środka, super. Czy da się rzucić ten wampiryzm? Widzę, że tu cała rodzina wampirów. No chyba, że ona też by była wampirem, ale chata. No, typowo. Ja oglądam aktualnie Pamiętniki Wampirów. I tam też jest taka wielka chata. Znaczy, Stefan z Damonem. I faktycznie, tak jak na nią patrzę, to mi się kojarzy strasznie. Ja bym na przykład w niej mieszkać nie chciała chyba. Chociaż szczerze mogłabym to przemyśleć. Ale nie jestem do końca przekonana, bo to za dużo i dużo pieniędzy. Chociaż oni muszą mieć dużo pieniędzy, prawda? Tak, jest bogaczem. I może. Nie pamiętam, co miałam na myśli. A na początku miałam myśli, że może tam się zakręcić wokół nich i sprzedać tą chatę. O, przepraszam. Sprzedać tą chatę. I oni mają dużo kasy, i jeszcze sprzedamy tą chatę, będzie jeszcze więcej kasy. Ale coś mi przeszło też przez myśl, żeby może tam zamieszkać. No bo jeżeli ona chce mieć dużą rodzinę, no tam nie policzyłam ile sypialni, ale na pewno jest jeszcze więcej niż piątka dzieci i no i ona z mężem. Aha, zobaczyłaś ducha. Świetnie. Proszę cię, kocie, zejdź tu. Już w tym momencie. Pobawimy się z tobą. I tak już będę zmęczona. Uczucia, daj obłąkać dłoń. Mów. Daj przysmak. Kładź. Przytul. No, nie wiem. Możecie mi też dać znać. Chociaż ona by chciała kogoś online poznać. No, ale poznać zawsze może. Nie tamten chłop. Patrzcie, co kot. Przytul. Mów. Kładź. Ale mi się wyświetla, że on ciągle się z kimś spotyka, więc ja nie wiem. Ja zajętej bym nie tykała. O, widzicie? A nie, okej, teraz akurat wziął ze schroniska kota.
Kota albo psa, nie wiem. A to słodkie, bo by nasza ta Daisy, ona miała? Miałaby brata albo siostrę. No dobra, nie wiem, zobaczymy. I jeszcze mamy trochę na zastanowienie, za kogo by mogła wyjść. Trochę i nie trochę. Bo piątkę dzieci tak raz nie, na raz nie urodzi, nie 19 dni będzie dorosła. O, widzicie? Mają zamiar się pobrać. No nie. On po prostu już jest zajęty. No cóż, trzeba se go odpuścić. To na pewno. No nie wiem, tak się zastanawiam nad tymi wampirami. Musielibyście mi dać znać, czy da się porzucić wampiryzm, bo ja bardzo, bardzo dawno nie grałam wampirami. Nie pamiętam. Na pewno jest taka... Wydaje mi się, że jest taka opcja. Ale nie pamiętam gdzie, co i jak. I co trzeba spełniać. Jakie warunki. Ale chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że... Nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. A, no czy może chcecie, żeby nasza Lena była wampirem, wampirką tak naprawdę? Musicie mi dać znać, chociaż ja już dawno, dawno odeszłam od grania wampirami. Ale jeżeli będziecie chcieli, to dla was wszystko. Wstań, 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 ty zaraz do pracy, chociaż się umyj, please. O 7 przyjdzie po ciebie samochód. Ogólnie ciężko to widzę. Ten dom i fundusze. Rachunki zaraz. Cienko to widzę. Naprawdę cienko. Tak, wiem, że... O, jak słodko śpi kotek. Dobra. Boże, jak ja dzisiaj ziewam, przepraszam. W ogóle jest jakby 8. To miasto jest strasznie ciemne, ale jest strasznie ciemno. Normalnie jakby był wieczór, a nie ranek. No za długo pracować ciężko nie będziesz, bo zabawy nie masz. Bo zajęłaś się czymś, a może po pracy by pojechała tam do tego swojego wampira. Tak też możemy zrobić. Pada deszcz, dobrze, masz parasolkę, 20 stopni, nie jest za zimno, więc idealnie. Chociaż dzisiaj u mnie w mieście... Boże, jak ja się... Ej, taty piara, czekaj, kto to jest? Nie znam. Poznasz, no dobra, to masz poznać współpracowników. U mnie dzisiaj w mieście cały dzień było z 18-19 stopni. Więc już pogoda powoli zaczyna się psuć. Przynajmniej w pogodzie z tego co widzę. W nocy ma być tylko 12 stopni. Więc mega mało. No ale... Co, już się zbliżamy. Wrzesień. Za dwa dni. Więc się zbliżamy do jesieni. Koniec lata. Koniec 30 stopni. Koniec wakacji. Chociaż kto miał wakacje, ten miał wakacje. Ja tam całe wakacje przepracowałam. Więc nie mam co się wypowiadać. Miałam tylko... No tak ogólnie lipiec, sierpień to miałam tylko 2 tygodnie wolnego, ale tak nie pod rząd, więc wiecie, nie było to mega odczuwalne. Czekajcie, muszę szybko coś napisać. Bo potem zapomnę. Dobra, już jestem. Zdobyliśmy podwyżkę, super. Tam ktoś ze sobą. Dobra, kocham. O Jezu, jak ja kocham taką pogodę. Szczególnie w Simsach. Co tu się dzieje? No, ten. No to ale... Bogacz. To też jest bogaczka, to są chyba. Mam nadzieję w ogóle, że oni nie są razem.
Tylko patrzcie. Jakie to jest zaraźliwe, Boże. Mam nadzieję, że nie są razem tylko. To znam kogoś. Tylko rodzeństwo albo coś. Stara pani. Typowa nauczycielka. Co z kotkiem? Nie drap mi sofy, proszę. Zabiję. Już za te krzesło powinnam zabić. Nie mam zbytnio pieniędzy. Ach, ta miłość. No, to się trzeba powoli znaleźć. Pójdziemy tam, do tej rezydencji. A jeżeli ktoś będzie, to i przy okazji skorzystamy z laptopa. I zobaczymy, czy ktoś się do nas odezwał na randkach online. I za nic nie pamiętam, gdzie jest ta rezydencja. Naprawdę nie pamiętam. Tu? Tu. Ale nikogo nie ma. No dobra. To pojedziemy do księgarni. Już chciałam powiedzieć biblioteki, ale nie, nie, nie. To jest księgarnia. I ma 134 simoleony. Co ja za to kupię? Nic. O Jezu, przepraszam, że w tym gradzie musisz jechać na rowerze. Coś tam przebiegało przez ulicę. Prosiłabym cię, żebyś się ubrała. Proszę cię, żebyś sobie w sumie chwilę pograła. Ubrała, pograła, jakoś tak mi się coś pomyliło. Niech ten stres trochę jej zejdzie po pracy, wiadomo, należy jej się tak, chwila relaksu. W domu jest tak jakiś stary telewizor. Oj, jak ona jest zmęczona, jest dopiero nawet 16 nie ma. Wykończy ją ta praca, po prostu wykończy. Dobra, powiedzmy, weź randki online, sprawdź wiadomości. Wiem, że jesteś zmęczona, przysięgam, zaraz pojedziesz do domu. Magdaf. Magdaf. Nara. Nie. Na pewno nie ty i ja razem. Randki online, przeglądaj profile w takim razie. Może ty kogoś znajdziesz, ten ktoś nie może ciebie znaleźć. Nie, kurde, chyba pojedziemy od razu do domu, no bo ej, szkoda, że nie ma, on też jest wampirem. Patrzcie, on dalej tutaj z kimś ten próbuje, a on dalej jest na portalu randkowym. Tak jego patrzę. Żaneta, polski, nie w miarę. Tak patrzę po prostu, czy jest ktoś ciekawy. Patrzcie, są w domu. Ej. Ten, co pomalowane usta jakieś ma. Bo kurde, ale może faktycznie by zamieszkał w tej rezydencji. Strasznie mi się... Wow, tu samochody. No wiecie, jak mieszkamy w takiej klitce. Jak widzę taką chatę, to nawet nie myślę teraz o sprzedaży jej, tylko żeby tu zamieszkać. O nie, oni gdzieś idą. Nie idźcie, proszę, ja pedałuję do was specjalnie w gradzie moim rowerem. Please. Co wy robicie? Kim ty jesteś? O nie, patrzcie! On zrywa do Caliente! Nie pozwolę na to. Miał być mój, ja bym go przerobiła. Patrzcie! No po prostu musimy się szybciej brać za chłopów, bo zobaczcie. Po prostu zabierają nam baby wstrętne. Kurczaki. Caliente, no. Zdecydowanie. Musimy się bardziej postarać. No dobra, w sumie to nie proponuj tego wejścia, bo nie ma po co, ona zaraz zaśnie, więc byśmy musieli uciekać. A zapytam o wiek, chociaż ty jesteś wampirem, wiadomo, ty wciul. O karierę też zapytam.
karierę. O, nie tu. Gdzie jest? O karierę. Patrzcie, ona jest z wróżką i ona chce być tu z wampirem? No nie wiem. O. Dawaj, dawaj. Chciała do domku wracać. No i wrócimy do domku, zobaczymy tu, zaraz go wypytamy. Wrócimy do domu i będziemy szli spać. Single. Super. Na razie single. No, nala. Nala. Nara. Chciałaś zabrać. Oczywiście, że porównanie jest z tym od ciebie młodszy o 6 dni, to patrzcie, jeszcze młodszy. Tyle, że on jest wampirem, tak to... No i co? Jaką karierę? Okej, nie widzę kariery. Dobra, uciekaj do domu. Dowiedziałaś się wszystkiego praktycznie. Kariery w biznesie, no i zarąbiście, słuchajcie. Tylko jeszcze cech nie znamy. Ani jednej. Ale jest to do zrobienia. Tylko musimy na niego polować, jak on na ludzi, bo jest wampirem, ale... Bo ta kolienta tam się obok niego kręci. Nie podoba mi się to. Już jednego nam zabrali. Mimo, że żadnych relacji nie mieliśmy. Ale... Przepraszam, ale muszę odpisać. Ona i tak jedzie, więc nic ciekawego się nie dzieje. Chwila dla mnie. Okej. Co tu się dzieje? No i co? Byś mogła... Gdzie jest ten kot? Chodź tu, kocie. Oj, przepraszam, mikrofon uderzyłam. Pusto w miejsce masz? Dobra, masz, napełnisz. I teraz zaznaczymy sobie to. Mówić, proszę bardzo, mów. Dobra, pochwalimy. Pochwalimy. I pochwalimy. Lubimy kotki chwalić. Dobra, jeszcze tylko na szybko napiszę, bo potem zapomnę. Dobrze. Dobrze. Dobra, to na razie nie nasz. No i ona pada na twarz dosłownie, więc już nawet nic nie będzie jadła. Tylko pójdzie. Ej, chwila, bo ktoś dzwoni. Odbierz telefon. Może ktoś z naszych znajomych? Zdecydowanie nie. Więc kładź się spać. Nie będziemy kończyć, będziemy się żegnać. No. No, kuwetę trzeba jeszcze wymienić. Ja pierdziule. Dobra. Także to tyle będzie w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Wszystko, co tylko chcecie. Wasza wola, wasz wybór. Ale ja wam bardzo dziękuję za kolejny odcinek i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Także trzymajcie się, cześć, no i pa, pa!